Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie w Klubie Delta, filii Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie. Nazywam się Krzysztof Spór, jestem dziennikarzem filmowym i prowadzę w Klubie Delta działania okołofilmowe, okołokinowe, które tutaj odbywają się cyklicznie już od kilku lat. I tak będzie zapewne, ich tylko pandemia przeminie i spotkamy się znowu na żywo, żeby oglądać filmy na tym dużym ekranie za mną, ale do tego czasu proponujemy nieco inną formę spotkań, spotkań w internecie filmów, które będzie można oglądać za darmo dzięki dostępności przestrzeni internetowej, ale przed nimi specjalne wprowadzenia, które dla Państwa przygotowałem. I dzisiaj właśnie pierwsze takie spotkanie. Film zatytułowany Inny Świat w reżyserii Doroty Kędzierzawskiej. Film dokumentalny o jednej z najsłynniejszych, najbardziej popularnych aktorek w historii polskiego kina i przede wszystkim teatru. Ale ta popularność w, 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 tym, w tej konfrontacji z panią. Danutą Szaflarską jest niezwykła, bo o ile jej historia to początek kina powojennego, to potem przez długi czas w kinie w głównych rolach jej raczej nie oglądano, a renesans jej aktorskich dokonań nastąpił dopiero w latach 90. i już tak. Przez wiele lat nam towarzyszyła, ale już jako seniorka, nestorka polskiego aktorstwa. Trochę o niej zapomnieliśmy wcześniej, niesłusznie. Film Inny Świat to dokument, w którym Danuta Szaflarska opowiada o swoim dzieciństwie, czasach II wojny światowej i lekko o wydarzeniach, które miały miejsce także po II wojnie światowej. Za chwilę będziecie Państwo mogli z tym filmem się zmierzyć. Inny świat, bo to inne czasy. I spotkanie z Danutą Szaflarską ma też taki niezwykły, inny trochę charakter. Urodziła się w 1915 roku, więc ponad 100 lat temu. Można więc odnieść jej całą karierę, jej życie do tego, jak wyglądał XX wiek i coś w tym jest. Bo rzeczywiście przeszła przez II wojnę światową i to bardzo burzliwa historia. Całą tą powojenną strukturę polskiej kinematografii, teatrów i tego, dla kogo pracowała, z kim występowała, w jakich teatrach. To wszystko jest niesamowicie piękna i bardzo, bardzo pouczająca historia. A pani Danuta Szaflarska zawsze była osobą niezwykłą i zawsze wokół siebie skupiała wiele ciepła. Szczególnie w tych ostatnich latach, kiedy już jako seniorka, a w wieku. 90 lat ponad, podpisuje umowę z TR Warszawa i u Grzegorza Jarzyny zaczyna występować w jego słynnych, słynnym teatrze. E, zyskuje drugi oddech, e, spotyka wielu młodych ludzi. młodymi ludźmi lubi najbardziej pracować, jak sama mówi, jest dla nich, jest dla nich no, trochę taką opiekunką e, i lgną do niej młodzi ludzie. Wszyscy ci, którzy spotkali na swojej drodze panią Danutę Szafrarską w tamtych latach, już w latach 90. i późniejszych, mówią, że to osoba niezwykła, że ciepła, fantastyczna, ale twarda, bo z gór, bo góralka. I o tym też opowiada właśnie w filmie Inne Spojrzenia. Za życia nie chciała zgodzić się na napisanie biografii na jej temat. Unikała tego tematu, unikała wywiadów, których nie za bardzo lubiła udzielać. Trzeba było ją przekonać. I czasami, jak dziennikarz wiedział, z kim ma do czynienia i jaką historię ma pani Danuta Szaflarska do powiedzenia, umiał ją odmiennie podejść. Więc jeżeli miała opowiadać o historii polskiego teatru po II wojnie światowej, który tak naprawdę budowała, którego była częścią, no to na taki wywiad pani Danuta Szaflarska się godziła. A jeśli miała opowiadać o sobie, a o sobie nie Miała, miała by nie chciała opowiadać, bo po prostu była skromną osobą, to by po prostu unikała. To spotkanie z Dorotą Kędzierzawską w filmie Inne spojrzenie ma trochę inny wymiar. Można założyć, chyba to już jest fakt historyczny z polskiej kinematografii, że pani Dorota Kędzierzawska, wybitna polska reżyserka, na nowo odkryła Danutę Szaflarską. W latach 90., dając jej rolę w swoich filmach, wystąpiła tam w mniejszych rolach, w jednym zagrała Wiedźmę, w drugim Jędzę, więc bardzo. Bardzo charakterystyczne postacie, ale już wtedy Dorota Kędzierzawska obiecała, że kiedyś stworzy rolę dla Danuty Szaflarskiej, specjalnie dla niej. I tak się stało. W 2007 roku powstaje film Pora umierać. Film o starszej pani, która broni swojego domu przed zakusami wielkiego świata, który czycha, żeby tylko przejąć ten, to atrakcyjne miejsce. A my obserwujemy w, w czasie tego filmu historię, chyba bardzo bliską też tejż, tejż boh, bohaterce, o której dzisiaj opowiadamy. Danuta Szaflarska oczywiście na ma myśl o tym, że kto będzie chciał oglądać film o starszej pani i kto na to pójdzie do kina, jakoś tak specjalnie nie była zachwycona, ale okazało się, że był to strzał w dziesiątkę, ponieważ ten renesans tego, tego, tego rodzaju kina trwa do dzisiaj. Ludzie chcą oglądać filmów, o osobach starszych, o ich historiach. Tych filmów powstaje coraz więcej, one są coraz lepsze jednym z tych filmów właśnie jest Pora umierać, 2007 rok, reżyserii Doroty Kędzierzawskiej z Danutą Szaflarską w głównej roli. Polecam, jeśli Państwo dotrą do tego filmu. Dzisiaj proponujemy suplement do tamtej opowieści, bo ponieważ 5 lat później Dorota Kędzierzawska wraz ze swoim partnerem Arturem Reinhartem realizują właśnie dokument. Siadają z Danutą Szaflarską i słuchają jej opowieści o życiu. Nagrali kilkadziesiąt godzin materiału, którego udało się wyciąć w wielkich trudach, jak sami mówią, bo montaż tego filmu był oczywiście bardzo utrudniony. Około 100-minutowy film, który pojawia się w 2012 roku. W 97 urodziny Nestorki polskiego aktorstwa. I już wtedy reżyserzy opowiadają i mówią, że z każdym kolejnym rokiem życia pani Danuty Szaflarskiej, będą ten film wydłużać o kolejną minutę tak, żeby, żeby odpowiadał on wiekowi, jakim, jakiego ona ma. Kończy się ten film i tą wersję Państwo teraz zobaczycie na 100-minutowej opowieści o, o Danucie Szaflarskiej, o tym, co przeżyła i jakim jest człowiekiem. Zobaczycie Państwo bardzo sympatyczną, bardzo dziarską. 97-letnią kobietę, która naprawdę ma nam bardzo dużo do opowiedzenia o swojej niezwykłej historii, historii świata, w której przyszło jej żyć. 100-minutowy film jest dostępny dla Państwa, i ten film, właśnie w tej wersji, Państwu za chwilę opowiemy. W wieku 101 lat Nanota Szaflarska oficjalnie zakończyła swoją aktorską karierę. Już w tym momencie była najstarszą aktorką polską w historii, aktywnie pracującą. To było coś niesamowitego, bo występowała w sztukach teatralnych, pojawiała się nie w jednej, grała także w, w filmach, nie tylko polskich, ale także w węgierskim, to jest coś niezwykłego. Więc ona była i, i w wieku 101 lat postanowiła przejść na emeryturę. W tym filmie, który za chwilę Państwo mówicie, zobaczycie, mówi tam bardzo znamienne słowa. Przestanę grać, to, to życie zapewne dobiegnie końca. W wieku 102 lat zmarła rzeczywiście. Pożegnaliśmy ją 3 lata temu, w lutym 2017 roku. I to był smutny moment, bo wydawało się, że Danuta Szaflarska jest nieśmiertelna, że będzie nam jeszcze towarzyszyć, że będzie nam tym ciepłem, ciepłem obdarowywać widzów w swoich pracach i będzie się spotykała z publicznością. Już po śmierci Danuty Szaflarskiej powstała i jest już na ręku od jakiegoś czasu biografia jej dedykowana i do tej książki też warto, warto sięgnąć, żeby poznać te, te burzliwe losy. Ta historia rzeczywiście jest, jest niezwykła. Jak mówił o niej Gustaw Cholubek, była jak życie, bo kochała życie, była po prostu życiem. Ona roztaczała wokół siebie niesamowitą maure i to aurą się dzieliła z otoczeniem. Była twarda, bo pochodziła z gór i ta góralszczyzna góra w niej chyba zostanie, została na zawsze i ten, te fragmenty w tym dokumencie Państwo też za chwilę zobaczycie. Polecamy więc państwu uwadze film dokumentalny zatytułowany Inny Świat, a w kolejnych naszych spotkaniach będziemy mieli okazję poznać bliżej innych polskich wybitnych artystów, którzy przez wiele lat umilali nam życie albo zostawili znaczący ślad w polskiej kulturze, a tymczasem Troszeczkę wirtualnie, na razie zdalnie, online. Klub Delta zaprasza na film Inny świat. Życzę bardzo udanego seansu, bardzo wartościowego i do zobaczenia na naszych kolejnych filmowych spotkaniach w internecie. Film inny świat, o którym przed chwilą Państwu opowiedziałem, znajduje się w bibliotece strony ninatyka.pl. Jak dotrzeć do tej strony, jak włączyć film, znajdziecie Państwo opis w tym wydarzeniu oraz na planszy, która pojawi się już za chwilę. Zapraszamy serdecznie.